W tabeli A działu drugiego należy podać informacje o odpadach odebranych i przekazanych do zagospodarowania oraz odebranych i magazynowanych. Po wejściu w opcję Dodaj pojawia się okno ze szczegółami tabeli, gdzie należy wprowadzić kod i rodzaj odpadu. Klikamy w pole kod i rodzaj odpadu. System wyświetli wyszukiwarkę odpadów, z której należy wybrać odpowiedni rodzaj odpadu. Aby dodać odpad z kodem i rodzajem zawierającym symbol X, należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru kod X i uzupełnić rodzaj odpadu X. My nie będziemy uzupełniać tego pola. Po wprowadzeniu kodu i rodzaju odpadów należy uzupełnić masę zebranych odpadów komunalnych. Aby dodać kolejny kod i rodzaj odpadu, należy wybrać opcję Dodaj kolejny rekord. Dodamy jeszcze odpady o kodzie 200201. Masa 15 i odpady o kodzie 170101. Masa 28. Jeśli chcemy usunąć błędnie wprowadzony kod i rodzaj odpadu, wystarczy wybrać opcję usuń. Poniżej informacji o zebranych odpadach komunalnych. Znajduje się łączna suma mas, zliczona automatycznie przez system z podziałem na łączną masę zebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz łączną masę zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Należy pamiętać, że łączna masa zebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych i łączna masa zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych musi być równa ogólnej sumie. System nie podaje tych wartości automatycznie, dlatego też należy wprowadzić je ręcznie. Wprowadzone dane należy zaakceptować przyciskiem Zapisz.